Niedawno, po ponad 2 latach, wyrzuciłem zakwas, bo mi zapleśniał. Dlatego teraz opracowałem sposób pracy, który powinien temu zapobiec. Zwłaszcza, że dość rzadko piekę chleb, bo 3 bochenki dostarczają mi na około 2 tygodnie. Dobra, w słoiku mamy 300 gramów zakwasu. Dodaję 100 gramów mąki. Gramów mąki, 200 ml, czyli też gramów wody. Mamy wymieszany zakwas, słoik, wytarowana waga i odlewamy 300 ml. Mamy świeżo dokarmiony zakwas. W nowym słoiku chowamy go do lodówki. Tutaj. Powinno wyjść około 300 gramów i tyle wyjdzie, jak wypłuczemy słoik. Teraz na 3 bochenki będę potrzebował jakby tak potrójną porcję zakwasu żytniego, czyli tutaj mam jakby 100 gramów mąki, 200 gramów wody w tej części, czyli dodaję jeszcze 200 gramów mąki. Ja stosuję proporcję 2 do 1, czyli do 200 gramów mąki, 400 ml wody. Przy okazji wypłuczę ten słoik. Dobra, tu mamy 300 ml i tu już wolniej. 400 wody i mieszamy. Oczywiście nie zapominamy o soli. Normalnie to sól daję na początku, bo kilka razy zdarzyło mi się zapomnieć. Na 3 chleby to będą 3 miarki. Teraz tak się przejąłem filmem, że o mało bym znowu nie zapomniał. Mieszamy i mamy zaczyn zakwaszony zakwasem. Ja robię tak przy chlebie na samym zakwasie, że wieczorem przygotowuję zaczyn. Rano dodaję mąki pszennej i wyrabiam chleb, a po powrocie z pracy właśnie piekę albo ustawiam program w piekarniku, żeby chleb był upieczony zaraz po moim powrocie z pracy.
Także przykrywamy i czekamy do rana.